Zakupy zrobione. Gazik. Gazik kładziemy. Dwie części. Ja mam tutaj właściwie raz, dwa, trzy części. Dwie części kładziemy na spód. Czosnek. Dwa malutkie plasterki takiego czosnku zdecydowanie wystarczą. Nie trzeba też go kruszyć, bo żeby nie dostało się zbyt wiele kwasów z czosnku, które mogłyby poparzyć dziecko, bo to jest przygotowywane dla dziecka. Olej rycynowy. Troszeczkę, żeby te różne właściwości wsiąkały lepiej w skórę. Wystarczy, dosłownie odrobina. Też zabezpieczę, żeby te kwasy z czosnku nie poparzyły. Na to przykładamy trzecią warstwę gazika, żeby nigdy czosnku nie dawać bezpośrednio do skóry dziecka, to właśnie może wystąpić bardzo poważne poparzenie, więc tego nie robimy. Tak przygotowaną czosnuszkę przykładamy do stópki dziecka. Cebula. Dzisiaj mamy też kaszel. Kaszel taki mokry, odrywający się, więc plaster cebuli tym razem na gołą stópkę dziecka, żeby ułatwiło jej się oddychanie, czyli tak zwana kaszelbula. Ja sobie odkroiłam dosyć gruby plaster, bo mała cebula, i przyłożę ten plasterek do spodu stopy, bezpośrednio owinę bandażem. Jest Ela. Hej. Mm-hmm.